Witam. Krótki filmik, bo wiele komentarzy, wiele opinii na różnych portalach. Jak to wygląda z pompą ciepła, czy zalodzenie jest naturalne i normalnym efektem? Tak, jak najbardziej. Mamy wilgoć w powietrzu, wymiennik jest dużo zimniejszy niż powietrze, które jest. Mamy wilgoć, zresztą chyba słabo widać teraz. Temperatura oscyluje koło minus 2 stopnie. Wilgoci jest bardzo dużo, no i to się osadza. Osadza się na wymienniku. Teraz prawdopodobnie pompa będzie robiła defrost, ale tak jak widać, cały wymiennik jest zalodzony. Jest to całkiem normalnym efektem. Nie ma się co tego przyjmować. Wiadomo, jak będzie tego lodu za dużo, no to myślę, że warto się zapytać serwisanta swojej firmy, swojej pompy ciepła. W tym przypadku jest to akurat Samsung 8 kW, że jest to całkiem normalny efekt. Mówię, jeśli go będzie za dużo, no to oczywiście jest to duży błąd. Błąd, że może być mało czynnika, ale efektów zalodzenia jest wiele i opinii, że od razu mało czynnika nie jest do końca prawdziwe. Tak więc to sobie warto gdzieś mieć na uwadze. Akurat pompa w tym momencie robi nam defrost. Akurat Samsung ma te defrosty dość długie, bym powiedział, bo to jest 4 minutki, ale zaraz zresztą zobaczycie. No i pytanie na temat zaworów antyzamrożeniowych. Powinien być na zasilaniu i na powrocie. Jeszcze jest instalacja nieskończona, jeszcze jest niedocieplone do końca, tak więc będzie to skończone, to Wam pokażę, ale musi być i na zasilaniu, i na powrocie antyzamrożeniowy zawór, żeby Wam nie uszkodziło wymiennika, jak braknie prądu podczas mrozów. Dobra, myślę, że pompa zaczyna nam się powoli rozmrażać, zresztą jest to widoczne. Podczas rozmrażania warto też wspomnieć, towarzyszy temu bardzo duża ilość wody, która zostaje zrzucona z pompy. No automatycznie wiadomo, to jest woda w postaci zamarzniętej, tak więc zresztą zobaczycie zaraz sami. Pompa ma defrost. No, żeby po prostu być bardziej wydajna. Wiadomo, mniejszy przepływ powietrza, mniej energii odzyskanej z otoczenia i automatycznie sprawność pompy nam zdecydowanie spada. O, jak widzicie, jest to pierwszy jej defrost, dopiero uruchomiona pompa. Myślę, że pracowała zaledwie pół godzinki, tak więc, tak jak mówię, mamy dość dużą wilgotność w powietrzu. O, woda zrzucona. Za chwilę pojawi się dość sporo pary. Wiele osób może mylić z tym, bo już miałem takie przypadki, że się pompa pali i trzeba wyłączyć pompę. To jest tylko i wyłącznie para z racji różnicy temperatur. Wymiennik mamy w tym momencie dość ciepły, no dlatego i też powstała para. No dobra, myślę, że pompa zakończyła defrost. Wyjątkowo krótko było. Zakończyła defrost, zaraz się przełączy w tryb normalny pracy. Macie pytania? Piszcie. Dzięki, cześć.